Koszty nagrywania są nieskończone jak iluzje i tylko patroni tacy jak wy pomagają nam je pokryć. Mówisz o szczerości wobec swojego ja. To jest od razu, wiesz, to jest zabawne. Czyli o jakim ja mówimy? Co my tu robimy? Co praktykujemy? Czy praktykujemy kultywowanie, troszczenie się o swoje małe ja? Bo nie wydaje mi się, że to jest powodem tej praktyki tutaj. Oczywiście nie unikniemy lubienia, nielubienia. To jest naturalne. Ale jeśli kogoś nie lubisz, to jest bardzo dobra praktyka. W gruncie rzeczy to, o co chodzi cały czas, co jest nam trudno przyjąć, trudno nam jest to zobaczyć, szczególnie kiedy mamy dużo emocji. Wtedy takie spojrzenie obiektywne, czyli to, o czym mówił Darek, właściwy pogląd czy właściwe myślenie, pierwszy element ośmiorakiej ścieżki. Ten pierwszy element jest właściwy pogląd, właściwe myślenie. Chodzi o obiektywne myślenie. Tam nie ma ja. Jeśli pojawia się ja, to już nie jest obiektywne. Jeśli pojawiają się emocje, to pogląd, właściwy pogląd jest zaciemniony, jest przesłonięty. I taka sytuacja, każda sytuacja, ja w ten sposób podchodzę do codziennych sytuacji w życiu, a ośrodek nam naprawdę serwuje masę takich sytuacji. Po to jesteśmy w ośrodku, po to mieszkamy w ośrodku. To jest ten trening, to jest ten prawdziwy trening. Jeśli ktoś chce doświadczyć prawdziwego treningu Zen, powinien zamieszkać w ośrodku, koniecznie. Tydzień, kiedy wszyscy podążają za sytuacją, robią dokładnie to samo, działanie, razem siedzą, razem jedzą, razem śpiewają. To jest zupełnie inna bajka. To jest bardzo ważna część treningu, ale jest też bardzo ważna część treningu mieszkanie, wspólne mieszkanie w ośrodku i trening w życiu codziennym. Czyli każda sytuacja jest tym treningiem. I sytuacja, kiedy kogoś nie lubisz, jest jedną z najlepszych sytuacji. Jaką można sobie wymarzyć, jeśli chodzi o trening na drodze bodhisattwy, czy na drodze do wyzwolenia od cierpienia, bo to jest ta praktyka. Jeśli to zobaczysz w taki sposób, jeżeli to zobaczysz, ok, to jest mój trening i co ja teraz mam z tym zrobić? Jest taki bardzo dobry kongan, dokładnie o tym mówi. Mnich spytał Doksana, kiedy ciepło i zimno przechodzą, jak możemy tego uniknąć? Czyli dokładnie o to chodzi. To nie chodzi tylko o ciepło i zimno, tego doświadczamy tutaj na tym odosobnieniu cały czas. Nie chodzi o to zewnętrzne ciepło i zimno, ale ciepło i zimno to znaczy też, kiedy lubienie, nielubienie przychodzi, kiedy opór przychodzi, kiedy zniechęcenie przychodzi, kiedy wątpliwości przychodzą, kiedy przychodzą obsesyjne myśli, natarczywe myśli. Co możemy z tym zrobić? To jest to pytanie. Jak możemy tego uniknąć? Ja myślę, że każdy z nas, to nie tylko na samym początku praktyki, bo to taki umysł się pojawia przez cały czas. Jak możemy tego uniknąć? Mamy takie oczekiwanie. Okej, może to odosobnienie nam w tym pomoże. Może kolejne odosobnienie. Cały czas jest takie w zasadzie nastawienie, że w pewnym momencie będziemy w stanie uniknąć tych wszystkich nieprzyjemnych rzeczy, które doświadczamy w życiu, a które są bardzo takie uwypuklone, uwidocznione mocniej na poduszce. To są te same rzeczy, które widzimy w swoim umyśle na co dzień,
wiadomo, jesteśmy bardzo zajęci, mamy dużo stymulacji, możemy coś z tym zrobić. Tutaj jesteśmy skonfrontowani z tym wszystkim, co się pojawia bezpośrednio, w taki bezpośredni, surowy sposób. I to jest bardzo dobre, bo wtedy, wiadomo, nie, ucieczka do niczego nas nie zaprowadzi i to się staje jasne w pewnym momencie. Ale ciekawe, bo w tym Konganie ten mnich pyta, jak możemy tego uniknąć? Czyli to jest to co gdzieś tam z tyłu głowy każdy z nas ma taką myśl, jak możemy tego uniknąć? A Doksan odpowiada, dlaczego nie pójdziesz w takie miejsce, gdzie nie ma ciepła ani zimna? To też jest bardzo ciekawa odpowiedź. To jest takie, każdy z nas ma taką nadzieję, że jest taki moment, jest takie miejsce, jest taki stan umysłu, kiedy pozbywamy się tych wszystkich nieprzyjemnych rzeczy i jesteśmy w czymś, co nazywa się nirwaną w buddyzmie. Czyli w czymś bardzo przyjemnym, przekraczamy wszystkie te nieprzyjemne stany i od tej pory jest już miło, lekko, łatwo i przyjemnie. Oczywiście te wszystkie, to nie jest błędne myślenie też, bo ja się zastanawiałam nad tym Konganem. To nie jest błędne myślenie takie, czy złudzenie, że gdzie jest takie miejsce, czy jak możemy tego uniknąć. Bo intuicyjnie czujemy, to jest to, co Buddha mówił w czterech szlachetnych prawdach, że jest wyzwolenie od cierpienia, jest zaprzestanie cierpienia. Więc to nie jest nasze, to nie jest nasz błąd, patrzenie na to w taki iluzoryczny sposób. Oczywiście jest to droga, która prowadzi do wyzwolenia, do uwolnienia się od cierpienia. Tylko nie jest to takie oczywiście proste, czarno-białe. Tak jak Budda powiedział, kiedy osiągnął swoje oświecenie, powiedział, och, to wszystko jest tak subtelne, że czujące istoty tego nie będą w stanie pojąć. I to jest dokładnie to. Ale wracając do tego pytania, więc gdzie jest takie miejsce, gdzie nie ma ciepła ani zimna? Czyli jest tam taka, w tym pytaniu jest taka nadzieja mnicha, który gdzieś czuje, że może jakaś ostateczna prawda zostanie mu ujawniona, albo jakiś wielki sekret. I odpowiedź Doksana jest fantastyczna, bo Doksan odpowiada, kiedy ciepło przychodzi, ciepło cię zabija. Kiedy zimno przychodzi, zimno cię zabija. Bum, to jest takie bardzo bezpośrednie, bardzo wprost. Wywołujące w pierwszym momencie taki szok. Ale też ten szok też ma swoje uzasadnienie, bo na moment jest to zatrzymanie umysłu pędzącego. I teraz co? Oczywiście tych słów nie można brać dosłownie, tak jak często o tym mówimy, że słów nauczania nie należy brać dosłownie, bo można wtedy popaść w duży konflikt i zrobić sobie krzywdę nawet. Bo oczywiście lubienie, nielubienie nas nie zabija, zmartwienia nas nie zabiją, no może z czasem. Czy opór, czy wątpliwości nas nie zabiją. Takie ciekawe miałam doświadczenie, trochę o tym też na swoim kiolcze w ośrodku w Providence. Providence to jest ośrodek w Stanach, w stanie Rhode Island. To jest takie coś jak Falenica
w Polsce Providence jest takim głównym ośrodkiem w Stanach Zjednoczonych. Jest ogromny, teren, jest ośrodek, w którym się można zgubić. Jest staw, jest świątynia nad stawem, także wszystko jest bardzo piękne. I w świątyni nad stawem odbywa się kielcze. I to było wiele lat temu, ale to ciekawe, że pamiętam to zdarzenie. I ja byłam wtedy nauczycielem darmy, więc siedziałam obok jednego z mistrzów naszej szkoły, który wciąż praktykuje i naucza Dekuang Sunim. Więc ja siedziałam obok niego. To było takie kyocze trochę inne niż tutaj, ponieważ Dekuang Sunim, nie wiem skąd mu się to wzięło, ale miał taki samurajski styl. Zawsze było takie duże napięcie na tych kyocze, na tych odosobnieniach. Taka duża dyscyplina, rygor. Tak to wyglądało. Bardzo ścisłe przestrzeganie reguł, regulaminu. To było trudne, ale to miało swoje zastosowanie. I w czasie siedzenia, w czasie medytacji, jak wiecie, mamy się nie ruszać. Oczywiście to każdy stara się tego nie robić, siedzieć w sposób nieporuszony. I ja też oczywiście tak to robiłam, ale nie wiem, czy zdarzyło wam się, że coś was zaczęło swędzić w czasie siedzenia. To jest dużo gorsze niż ból nóg, bo naprawdę jest trudne do opanowania, więc mnie się to przydarzyło, zaczęło mnie bardzo nos swędzić, więc taki jak tylko możliwy, najbardziej nieporuszony sposób, niewidzialny, takim ruchem spowolnionym, żeby tylko Dekuang Sunim tego nie zauważył. I z powrotem też taka maksymalna czujność, uważność. I za moment słyszę: nie ruszaj się! Ale w pierwszym momencie pomyślałam sobie: nie, to chyba nie do mnie. To niemożliwe, przecież to było niezauważalne. Ale jak wiecie, takie rzeczy jak swędzący nos, to jest kurczę nie do... Jeden raz nie wystarczy. Więc ten nos dalej mnie swędział strasznie i pomyślałam sobie: okej, jeszcze, no zaryzykuję. On chyba tego do mnie nie mówił, to niemożliwe. Ja się w ogóle nie poruszyłam, to tylko moja ręka nie znaczy. Okej, i znowu ta sama sytuacja, jeszcze większa czujność. I taki jeszcze ostrzejszy głos: don't move! Nie ruszaj się! No więc pomyślałam wtedy: może jednak o mnie chodzi. I już wszystko jedno. Siedziałam do końca bez ruchu. I potem po siedzeniu, w czasie jakiejś przerwy, Dekuang Sunim mnie zawołał i powiedział do mnie: swędzenie cię nie zabije. Próba jego ciepło cię zabije. To było bardzo mocne. Jak widać, dzisiaj to pamiętam. A wtedy na tym odosobnieniu to siedziałam po prostu jak skała. Ale spotkała mnie nagroda. Po odosobnieniu Dekuang Sunim podszedł do mnie i powiedział, poklepał mnie i powiedział: będą z ciebie ludzie. Cokolwiek miał na myśli. Więc to, no, znaczenie tego jest takie, że tak naprawdę lubienie, nielubienie nas też nie zabije.
nawet jakiś ból, który odczuwamy, nas nie zabije. A tak jak mówię, to są bardzo, bardzo korzystne doświadczenia, jeśli chodzi o samą praktykę, o rozwój w praktyce. Bo ból na przykład, czy to samo, jakieś silne uczucia, czy lubienie, nielubienie, to potrafię, wiem o czym mówisz, bo oczywiście miałam z tym do czynienia. I to jest naprawdę, jak się to potraktuje jako praktykę, to można się bardzo dużo przede wszystkim o sobie dowiedzieć. W dobrych sytuacjach, kiedy jest nam przyjemnie i miło i wszystko się w miarę układa, trochę tak, jakby to powiedzieć, tracimy czujność, nie jesteśmy zbyt uważni, nie przyglądamy się bacznie. Dopiero jak coś nas uwiera tak solidnie, im mocniej, tym tak jak z tym nosem, tym bardziej jesteśmy uważni, wyczuleni, obserwujemy bardzo dokładnie. Jeśli tylko obserwujemy, dlatego o tym mówię, miałam bardzo podobne doświadczenie, taką silną niechęć do jednej osoby i to pracowało w taki sposób. Trwało jakiś czas, ale w pewnym momencie bardzo jasno się pokazało, to jest moja praktyka. To jest to, co ja dostaję i co mam puścić, co muszę zostawić i przekroczyć. I to było bardzo dobre doświadczenie, bardzo rozwijające, takie, wiesz, to są takie doświadczenia, które otwierają coś w nas i pokazują, jak mocno jesteśmy przyklejeni do właśnie mówiłeś, powtórzyłeś, mój komfort, czy tam moje ja. No właśnie, i tutaj jest, wiesz, i tutaj jest no cała praca. Co to jest to ja? O co nam tutaj chodzi? Czy chodzi nam o pielęgnowanie swojego małego ja i dbanie o to, żeby ja czuło się jak najlepiej w momencie, kiedy ego jest problemem. Ego jest największym problemem. Jeśli spojrzymy na to u siebie, to łatwo to zauważyć. Jeśli popatrzysz szerzej, jak to działa w świecie, skąd biorą się największe problemy w tym świecie? Dokładnie z tego punktu, z ego. To samo jest, jeśli chodzi o nas. Koszty nagrywania są nieskończone jak iluzje i tylko patroni tacy jak wy pomagają nam je pokryć. Wasze datki na Patronite, czyli buddyjska dana paramita, pozwalają nam nagrywać filmy i podcasty. Dziękujemy też za każdy lajk i udostępnienie.